jestem Ania, mam 13 lat i jestem zwyczajną nastolatką. No, może nie do końca zwyczajną. W końcu ćwiczę kung fu. Jestem Krzysiek. Kiedy zaczynałem treningi, miałem 5 lat. Pierwszy medal zdobyłem w wieku 7. Teraz nie wyobrażam sobie życia bez kung fu. Chociaż początki nie były łatwe. Wszystko zaczęło się w 2007 roku. Kiedy usłyszałam od pani Ewy Figiel, że w Świecicy rusza sekcja kung fu, stwierdziłam, czemu by nie spróbować. I to był strzał w dziesiątkę. Na początku nawet najprostsze techniki wydawały się nam kosmiczne, ale szybko zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Już po 3 miesiącach ćwiczeń wystąpiliśmy na wielkiej gali chińskiego Nowego Roku w Krakowie. Potem przyszedł czas na pierwsze egzaminy, a później kolejne pokazy, kolejne. Opowiadamy o grupie reprezentacyjnej, ale nie wolno nam zapomnieć o naszej przyszłej kadrze, która dopiero zaczyna swoją drogę wojownika. Zapytaliśmy ich więc, co najbardziej lubią w kung fu. Nie wiem. Wydaje mi się, że wszystko. Ja bardzo lubię chodzić na zajęcia, bo są ciekawe. Najbardziej w kung fu lubię uderzenia i wykopy. Najbardziej w kung fu lubię walki. Uczę się nowych rzeczy, poprawia kondycję i możemy jakieś rzeczy, takie wory bić. Lubię chodzić na treningi, bo ćwiczę różne techniki i mi się to podoba. Ponieważ można ćwiczyć mięśnie, dostaje się fajne pasy, fajne stroje. I w ogóle jest wszystko fajne. Można też czasem się pochwalić kolegom,
władować energię, jak ktoś jest wściekły i jak ktoś cię wkurza, to potem jesteś spokojny i już cię nie wkurza. Krzysztof, a ty co najbardziej lubisz w kung fu? No jak to co? Zawody! I nie ma co się dziwić. Nasi zawodnicy zdobyli już w sumie 42 medale. 12 złotych, 16 srebrnych i 14 brązowych. W tym wiele na zawodach o skali międzynarodowej. W 2010 roku szóstka naszych reprezentantów została powołana do szerokiej kadry Polski. Od tamtej pory jesteśmy stałymi zdobywcami Pucharu i Mistrzostw Polski Wushu, odbywających się w Warszawie. Jednak największym osiągnięciem jest to, że nasza reprezentacja jeszcze nigdy nie wróciła z zawodów bez medali. Rekord został pobity na otwartym Pucharze Polski w Krakowie, gdzie nasi zawodnicy stawali na podium aż 14 razy. Tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie nasz trener. Co powiedzieli o nim nasi młodzi wojownicy? W kung fu lubię najbardziej to naszego trenera. Robi bardzo ciekawe zajęcia, fajne zabawy. Pan Michał jest super trenerem. Ma fajne podejście do dzieci i... bo normalnie... jak się raz przyjdzie na trening, to od razu chce się ten drugi raz. Rzeczywiście. Nie mogliśmy chyba trafić lepiej. Sekcję od początku prowadzi pan Michał Nogieć, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w tradycyjnym kung fu i sanda. Sędzia klasy międzynarodowej, posiadacz czarnego pasa z dwoma belkami. I, jakby tego było mało, fizjoterapeuta, dzięki czemu nasze treningi są jeszcze bardziej wartościowe. Czym tak w ogóle jest kung fu? Kung fu kojarzy mi się z walką. Słowo kung fu kojarzy mi się z taką bajką o nazwie Kung Fu Panda. Z ciężką pracą. Kung fu kojarzy mi się z walką i z Chinami. Kung fu to jest takie coś, żeby się uspokoić i że jak na przykład cię kolega wkurzy, to nie od razu masz bić, tylko się wyluzować. Przyjrzyjmy się temu bliżej.
świetna zabawa. Przekonali się o tym nawet nasi rodzice. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Krzysztof, czemu zacząłeś trenować kung fu? Zawsze chciałem zostać rycerzem Jedi. A jakie marzenia mają nasi młodzi wojownicy? Marzenie, żeby dostać czarny pas, żeby być bardzo dobry i bardzo dobrze wykonywać ćwiczenia. Moje marzenie jest, żeby mieć czarny pas. I chciałam również zostać mistrzem świata kung fu. Żeby kung fu powinny chodzić ten, no wszystkie dzieci, tak żeby poćwiczyły wszystko, wiecie, no żeby po prostu poćwiczyły. No dobra, dosyć tego gadania, wróćmy na drogę wojownika. Pięć lat to dopiero początek. Przed nami jeszcze dużo pracy. Kolejne treningi, pokazy, zawody, nowe wyzwania i wspólne spędzanie czasu. Bo kung fu to nie tylko sport, to coś więcej.